Hongkong znany jest w świecie z największej liczby drapaczych chmur, które można oglądać z wielu tarasów widokowych. Naszym zdaniem najciekawsza jest panorama z tarasu widokowego na szczycie wzgórza Wiktorii. Na dodatek do punktu można się dostać zabytkową kolejką pamiętającą czasy wiktoriańskie. Ikoniczną panoramę Hongkongu, znaną z wielu filmów, można podziwiać bezpłatnie z kilku mniej widowiskowych tarasów tego wzgórza. Ale skoro zdecydowaliśmy się na nie taki tani sposób wjazdu na górę, o cenach opowiadamy na końcu filmu, to również taras wypadało wybrać taki z wyższej półki, bo przecież jak półka wygląda, czyli wszystko pasuje. Wsiadajcie do tramwaju, ale nie rozsiadajcie się za wygodnie, bo na górze będziemy za około 8 minut. Wiktoria Peak jest najwyższym szczytem wyspy Hongkong, dlatego też od początku budził zainteresowanie wpływowych mieszkańców kolonii. W połowie XIX wieku zbudowano tam letni dom gubernatora, co zapoczątkowało falę budowy kolejnych rezydencji, a nawet ekskluzywnego hotelu. Aby zapewnić w miarę bezproblemowy dostęp mieszkańców do ich willi, pod koniec XIX wieku rozpoczęto pracę nad koleją torowolinową, ostatecznie uruchomioną w 1888 roku. Obecnie Wiktoria Peak odwiedza rocznie ponad 7 milionów turystów. Na wzgórze Wiktorii można dostać się na trzy sposoby: szlakiem trekkingowym, autobusem miejskim lub tramwajem Peak Tram. Wybraliśmy trzecią, najszybszą opcję, dzięki temu na wzgórzu byliśmy już po kilku minutach. Zacznijmy od początku. Aby dotrzeć do stacji dolnej kolejki, trzeba wysiąść na stacji metra Admiralty lub dojechać tramwajem czy też autobusem pod budynek Bank of China. Jeśli idziemy z Admiralty, najszybciej będzie przejść przez Park Hongkong, a z przystanku przy wieżowcu banku bezpośrednio przejść ulicami Cotton Tree lub Garden Road do budynku stacji kolejki. Dolna stacja kolejki jest na parterze wieżowca, którego nie da się przegapić. W kolejce do kasy można obejrzeć muzealne wystawy, na których są m.in. stare wagony oraz pierwszy mechanizm wyciągu kolejki. Zakup biletów dokonuje się w nowoczesnym punkcie obsługi klienta, gdzie asystent pomoże nam wybrać typ biletu. Można płacić kartą. Bilet w dwie strony poza sezonem kosztuje 45 zł, a jest to trasa o długości zaledwie 1300 metrów. Wjazd kolejką na gubałówkę, gdzie długość linii jest identyczna, poza sezonem kosztuje 32 zł. Różnica znaczna, ale przecież nie przylecieliśmy na drugi koniec świata po to, aby liczyć drobne. Dlatego do kompletu bierzemy bilety na taras widokowy. W tak zwanej ofercie combo poza sezonem za całość trzeba zapłacić 76 zł, a w dni specjalne nawet 86 zł. Przejazd tramwajem zajmuje 8 minut, a podczas podróży można zobaczyć ustawione na bocznicy zabytkowe tramwaje oraz kilka przystanków z dawnej epoki. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Podczas wjazdu podróżni mogą być świadkami iluzji wizualnej. Dla niektórych będzie to niekomfortowe doświadczenie, bowiem można uznać, że mijane po prawej stronie budynki przewracają się na wzgórze. Wrażenie to potęgują panoramiczne okna, które zamontowano nawet w suficie wagonu. Po wyjściu z wagoniku wspinamy się na wieżę widokową. Oczywiście mówiąc o wspinaniu, mieliśmy na myśli wjazd ruchomymi schodami, które trzeba zmieniać na każdym piętrze. Tym sposobem mijamy turystyczne atrakcje, takie jak Muzeum Figur Woskowych, Park Rozrywki 3D czy Centrum Selfie. Wszystko to płatne oddzielnie. Gdyby ktoś zgłodniał, to po drodze w budynku jest również 6 lokali gastronomicznych. Umieszczony na szczycie wieży Sky Terrace ma powierzchnię łączną prawie 1500 m2.
Zrozumiemy, o co chodzi, gdy zobaczymy budynek z lotu ptaka. Został on w całości zaprojektowany z myślą o sprzedaży najpopularniejszego na świecie wizerunku Hongkongu. Z tarasu najlepiej widać część północną wyspy, czyli dzielnice Central i Wan Chai, które są najgęściej zabudowane wieżowcami. Dostrzeżemy również zatokę i półwysep Kowloon. Jak ci się podoba? Fajnie, już mi jedna Chinka poprosiła o zdjęcie, bardzo fajnie było. Teraz będziemy oglądać tutaj okolice, mam aparat z teleobiektywem, a potem idziemy na dół. Nie ma limitu czasowego, który można spędzić na tarasie, dlatego wcale nie trzeba się śpieszyć. Na parterze budynku znajdują się sklepy z pamiątkami, a przed budynkiem jest niewielki plac, przy którym ustawiono zabytkowy wagon tramwajowy. Naprzeciwko zobaczymy jeszcze jeden szklany budynek. W rzeczywistości jest to ogromne centrum handlowe, większe niż budynek wieży. Tam nie mieliśmy już ochoty zaglądać. Zatrzymują się przy nim autobusy 15 i X15 oraz minibusy numer 1. Wracamy do budynku wieży widokowej. Po jego wschodniej stronie jest wejście do stacji tramwaju. Cennik przejazdów tramwajem różni się w zależności od typu dnia i dzieli się na dni zwykłe oraz tak zwane peak day, które pokrywają się z weekendami i niektórymi świętami. Ceny biletów na tramwaj są wyższe nawet o $20. Jedynie cena za bilet na taras widokowy przez cały rok jest taka sama. Kalendarz na bieżący rok można pobrać z oficjalnej strony